i ty również z nami. O Juliuszu Cezarze, Williama Szekspira w nowym przekładzie Antoniego Libery. Na kilka dni przed świętami, podczas których czcimy Boga stającego się człowiekiem, postanowiłem wrócić do historii człowieka, który stał się Bogiem. Svetoniusz o Juliuszu Cezarze. Umarł w 56. roku życia i został zaliczony w poczet Bogów. Nie tylko formalnym dekretem, ale aktem wiary prostaczków. Oba te wydarzenia dzieliło niecałe pół wieku. Kilkadziesiąt lat trzęsienia ziemi, po którym ze starego świata nie został kamień na kamieniu. Życie i śmierć Juliusza Cezara były dla polityki mniej więcej tym samym, co życie i śmierć Jezusa Chrystusa dla wszystkiego innego. Wielkim przesileniem, zniesieniem dotychczasowych zasad i ustaleniem nowych, stałych, jeśli nie wiecznych reguł i punktów odniesienia. Spiskowcy zostawiają w ciele zamordowanego Cezara trzydzieści trzy rany, tyle ile lat miał Chrystus w chwili śmierci. Na moment przed zamachem na swe życie trzykrotnie, publicznie, w teatralnym geście, mającym przekonać lud rzymski o jego skromności i czystości intencji, Cezar odmawia przyjęcia korony. Tak jak trzy razy Chrystus oparł się kuszeniu szatana na pustyni, i jak trzykrotnie zaparł się go święty Piotr, zanim zapiał kogut. Po czym zaledwie parę dni później również trzy razy usłyszał od zbawiciela, że ma paść jego baranki, co potwierdziło władze Piotra i jego następców i wprowadziło ich na kurs kolizyjny z następcami Cezara. Jeden i drugi, Cezar i Chrystus, zostają na moment przed swoją śmiercią uznani przez tłum za króla. A jednocześnie w historii obu tych śmierci zmienność rozwrzeszczanego ludu. Jego podatność na demagogię i najniższe pobudki odgrywa jedną z głównych ról. Chrystus był barankiem prowadzonym na rzeź. Cezar, zgodnie ze słowami Brutusa, został zgładzony, jakby był kozłem ofiarnym dla bogów. Najważniejszy rytuał założonego przez Jezusa Chrystusa Kościoła, ofiara mszy Świętej, jest powtórzeniem tamtej chwili, kalwarii i śmierci Boga. Od tamtej chwili, każdego dnia, powtarza się ona nieskończoną ilość razy, Każdego dnia na całym świecie. Tą samą rangę i znaczenie starają się nadać zabiciu Cezara w dramacie Szekspira przywódcy spisku, Kasjusz i Brutus. Kasjusz: Tak, zróbmy to, obmyjmy ręce krwią. O ileż razy w ilu miejscach świata, w ilu językach znanych i nieznanych, ta wzniosła scena będzie odgrywana. Brutus: I ileż razy w różnych widowiskach ten Cezar, który leży tu bez ducha, jak proch, u stóp posągu Pompejusza będzie się niby wykrwawiał i padał. Śmierć Chrystusa była aktem najwyższej, szalonej pokory. Głównym powodem zabicia Cezara była jego nieposkromiona pycha. Jak pisał starożytny historyk Plutarch, głównym powodem śmiertelnej nienawiści, jaką żywiono do Cezara, było niezaspokojone pragnienie, by nazywano go królem. Obu zabijano z lęku, by nie stali się królami. I zarówno śmierć Jezusa, jak i Juliusza sprawiła, że okazali się kimś dużo więcej Chrystusem i Cezarem. W przedmowie do nowego tłumaczenia dramatu Szekspira, Antoni Libera pisze, że dokonał go głównie z myślą o twórcach teatru. Pisze on dialogi tak, by przede wszystkim, jak mawiał Jerzy Sztur, dobrze leżały one aktorom w gębach. Dlatego właśnie ten przekład bardziej intencji niż słów Szekspira. To czysty i naturalny, jest doskonałą okazją, żeby zadać temu przenikliwemu Anglikowi kilka naiwnych pytań. Dać się ponieść tej opowieści, nie patrzeć na nią jak na przykład dramatu tańskiego, ale uniwersalny wykład na temat ludzkiej natury, ambicji i zazdrości, przywiązania i zdrady. Ponieważ w wiedzy o człowieku, tak jak w każdej dziedzinie, istnieją pewne stałe. Ludzie kochają, zdradzają. Pną się w górę i spadają na dno mniej więcej zawsze w ten sam sposób. Zmieniają się tylko narzędzia i dekoracje. Ale samo starcie natury i cnoty, ambicji i lęku dokonuje się tak samo. W tym sensie, o ile polityka pozostaje jeszcze dziedziną ludzką, a nie tylko domeną bezosobowych sił, dramaty Szekspira są bezcennym źródłem wiedzy na jej temat. Narzędziem wykształcającym zmysł, instynkt tragiczności. W tych bajkach nie ma złych wilków i niewinnych czerwonych kapturków. Nie zwykły one kończyć się dobrze. Ich zakończenia znajdują się poza dobrem i złem. Nie mają bowiem na celu pocieszać czy kołysać do snu, tylko przeciwnie, otrzeźwiać. Juliusz Cezar Williama Szekspira to dramat o ambicji, jednostek i namiętnościach tłumu. Ambitny jest, jak już powiedzieliśmy, Cezar ale ta sama cecha charakteru skrzykuje i łączy w spisek jego zabójców. Tych, którzy nie chcą ugiąć kolan przed tyranem, pragną pozostać bohaterami, mieć jakąś rolę do odegrania w dramacie polityki, słowem zachować przy życiu Republikę. Rzym, w którym duma miała swe źródło w równości między obywatelami i równemu obowiązywaniu prawa wobec każdego z nich, gdzie władza kontekstu okoliczności ponad ludzkich sił wyższych została sprowadzona do minimum za to indywidualny czyn cnoty i akty woli decydowały niemal o wszystkim pierwszą i najprawdziwszą ze wszystkich republik Rzym który swoich ostatnich obrońców znalazł w osobach spiskowców na czele których stali Brutus i Kasjusz Ten drugi wolałby nie żyć niż wiecznie zginać kark przed równym sobie ten człowiek stał się Bogiem, ja zaś jestem jakąś podrzędną istotą, co musi płaszczyć się przed nim, kiedy tylko ten raczy mnie ujrzeć albo skinąć ręką. Reakcja Kasiusza na monarchiczne zakusy Cezara jest instynktowna. Brutus z kolei, jeśli miałby się kierować afektem, pozostałby przy boskim Juliuszu. Kocha go i szanuje. Według niektórych historyków był nawet jego nieślubnym synem. Żałuje, że nie może zabić ducha Cezara, nie tykając przy tym jego ciała. Jest człowiekiem politycznym, zdolnym do realizowania swojego człowieczeństwa wyłącznie w agonie i na agorze, w życiu publicznym. Wie, że upadek Republiki będzie oznaczał koniec tak rozumianej polityki. Staje przeciwko Cezarowi w imię zasad, w imię Rzymu, którego jest jednym z ostatnich reprezentantów. Jego stoicyzm, jego cnotliwość, jego miłość do życia publicznego wsuwają mu w rękę nóż i każą mu wbić go w serce Cezara. A jednocześnie dokładnie te same cechy spowodowały jego upadek. Osią dramatu Szekspira jest rywalizacja między Brutusem a Antoniuszem najbliższym stronnikiem zamordowanego tyrana. Pojedynek na mowy pogrzebowe po śmierci Cezara, w którym zwycięzce wyznaczyła wola powszechna ludu. Tłum, żeby nie powiedzieć wprost tłuszcza, którą nowym podmiotem politycznym uczynił właśnie Cezar. To on jako pierwszy zrozumiał polityczną wagę tego żywiołu, jakim jest spontaniczne zgromadzenie. Zobaczył w nim bestię, którą potrafił ujarzmić, a następnie napuścić na senatorów instytucje republiki. To właśnie tłum torował mu drogę do korony. Jego geniusz polegał na zrozumieniu, że chociaż ludzie chwalą republikańskie cnoty, i dlatego należy się nimi obnosić, to jednak miłość ludu zapewnia co innego. Za naprawdę dobrego człowieka, takiego, który byłby godny nim władać, lud jest w stanie uznać tylko swojego dobroczyńca. Dlatego właśnie cesarski pałac wznosił się na ruinach Republiki. Cezar zmienił zasadę władzy jej wewnętrzny silnik napęd. W Republice była nim polityczna równość i bohaterska cnota. Cezar intronizował na ich miejsce brutalną siłę i pierwotny instynkt. A Brutus tego nie rozumiał, dlatego tak a nie inaczej mówił do żądającego wyjaśnień po śmierci Juliusza tłumu. I cóż byście woleli? Zachować Cezara przy życiu i żyć samemu w niewoli, czy też pozbawić go życia i żyć jak ludzie wolni? Cezar był dzieckiem szczęścia i cieszyłem się z tego. Cezar odznaczał się męstwem dlatego oddaję mu hołd. Lecz Cezar był również pyszny, pyszny i żądny władzy i z tego właśnie powodu pozbawiłem go życia. Czy jest tu kto tak marny, by gotów był żyć w niewoli? Jeżeli tak, niech mówi, bo to jego obrażam. Czy jest tu kto tak dziki, by nie chciał być Rzymianinem? Jeżeli tak, niech mówi, bo to jego obrażam. Czy jest tu kto tak podły, by nie miłował ojczyzny? Jeżeli tak, niech mówi, bo to jego obrażam. Brutus potrafił przemawiać, ale robił to od niechcenia. Mówił tak, jak żył, o tym w co wierzył, był prostolinijny i integralny. Nie doceniał retoryki, umiejętności zagrania na emocjach. Nie rozumiał, bo dawno ją już sobie przezwyciężył i poskromił, namiętności i jej destruktywnego wpływu na umysły. Dlatego tłum był w stanie przyznać mu rację, pokiwać pokornie głowami, może nawet wznieść kilka okrzyków na jego cześć. Zaakceptował jego argumenty, ale nie zapłonął siłą jego idei. Cezar osiągnął cel, bo zdradził swoją klasę i zdobył ludzi, odwołując się do tego, co w nich najgorsze. To właśnie jest ukrytym tematem sztuk rzymskich. Zepsucie ludzi jest kluczem do rządzenia Rzymem. I że w książce Szekspir i polityka. Alan Bloom. Szekspir nie oskarżał tłumu, ale go rozumiał. Wiedział, że jest po prostu taki jak większość ludzi: słaby, poddający się instynktom, skupiony na przetrwaniu. Wiedział, że lud nie nadaje się do rządzenia, jest przyczyną ciągłego niepokoju. Ale też rozumiał, że może i nie jest on ręką, która dokona wielkich czynów, ale mieczem, bez którego nawet najsilniejsze ramię rzymskiego senatora okaże się bezbronne. Tego wszystkiego nie potrafił, nie chciał zrozumieć Brutus. Bo jego celem nie było pozbycie się Cezara, a uratowanie republiki. Nie mógł zacząć posługiwać się tłumem, bo to oznaczałoby, że już przegrał. Dlatego w swojej przemowie starał się go wychować, uznioślić, natknąć ideałami i miłością do politycznych cnót. I być może nawet by mu się to udało, gdyby zaraz po nim nie wystąpił Antoniusz. Człowiek, który poznał odkrytą przez Cezara tajemnicę, wziął od niego lekcję. Nie mówi do rzymskiej biedoty o cnotach, tylko o pieniądzach. Nie tłumaczy śmierci Cezara, ale pokazuje go okrwawione zwłoki. W głębi serca gardzi tłumem, dlatego wie, jak do niego trafić, jakie namiętności rozpętać. Im bardziej zepsuci słuchacze, tym wspanialsze są mowy, jak pisze Blum. Antoniusz Popatrzcie, mam tu pismo Cezara, opieczętowane, które znalazłem w jego gabinecie. Jest to rozporządzenie jego woli, ostatniej woli, to znaczy testament. Gdybyście mogli go poznać, niestety, nie mogę wam go odczytać w tej chwili, to byście rzucili się do zmarłego i całowali jego biedne rany, a w jego świętej krwi maczali chustki. Tłum, przeczytaj, testament, testament. Po mowie Brutusa nie krzyczeli republika, republika, bo jego słowa mogły im co najwyżej schlebiać, ale ich nie rozumieli. Szekspir, chyba w pełni świadomie, kontynuując tę niewypowiedzianą wprost paralele między Chrystusem a Cezarem, nadaje tej scenie wagę i dramatyczność chwili, w której podburzony przez faryzeuszy tłum Żydów żądał uwolnienia barabasza. Nie tego, ale barabasza. Niezbawiciela chcemy, tylko morderce. Nie chcemy republiki, tylko testamentu. Nie cnód, a drachm. Ukrzyżuj, ukrzyżuj. Bunt, wznieść bunt. To jest ten sam tłum. Tłum jest zawsze taki sam. Rzędka biedota nie znała republiki, więc nie mogła jej pożądać. A tłum ma to do siebie, że zawsze kieruje się pożądaniem. Zmieniają się tylko jego obiekty. Niewiele jest też dla niego rzeczy równie podniecających jak widok krwi. Antoniusz. I teraz patrzcie. Tu Kas już wbił miecz, a tu zawistny kaska, a tu Brutus, ten ukochany jego wierny Brutus. I spójrzcie, jak chlusnęła krew z tej rany. Ja mówię prosto, po ludzku jak jest, i mówię tylko to, co i tak już wiecie, a wręcz nie mówię, tylko pokazuję. Te biedne rany, te otwarte usta. Antoniusz i lud rozumieli się między słowami, ponad nimi. Również dlatego, że on sam to już temat innego rzymskiego dramatu Szekspira, Antoniusza i Kleopatry ulegał namiętnościom. Znał cnoty, praktykował je nawet, ale był nieskończenie bardziej cielesny od stoickiego Brutusa. Dlatego drugiego pełnią życia można było żyć tylko jako republikański homo politicus. Antoniusz wzgardził polityką, republiką cesarstwem, światem, postawił ponad nie ciało Kleopatry. To dopiero w jej objęciach był w pełni i naprawdę sobą. Na końcu okazało się to przyczyną jego klęski, ale teraz, w obliczu mordu na Cezarze, ta jego cecha zapewniła mu tryumf. Tłum, pomścić natychmiast, szukać ich, łapać, podpalić im domy, dopaść i zarżnąć. Żaden z nich nie może ujść z tego żywy. Spiskowcy przegrali rywalizację o względy rzymskiego ludu. Przegrali wojnę o Rzym. Przegrali też ostatnią bitwę, w której naprzeciwko wojsk Kasjusza i Brutusa stanęli Antoniusz i Oktawian, którego Cezar zdążył przed swą śmiercią usynowić. Większa część tego dramatu jest poświęcona upadkowi republiki, ale w ostatniej jego scenie, kiedy patrzymy na Antoniusza i Oktawiana stojących nad trupem Brutusa, jest nam dane zobaczyć narodziny cesarstwa. Duch Juliusza Cezara ścigał i dopadł z już po śmierci jego ciała. Ale Antoniusz i Oktawian wiedzą, że duch Cezara, duch siły, instynktu, mocy miecza i namiętności, nie wystarczy do stworzenia nowej politycznej formy. Żeby wznieść cesarski pałac, potrzebne są fundamenty. A tymi będą dopiero ruiny, resztki i wspomnienia republiki. Te, które leżą teraz przed nimi, z mieczem wbitym w brzuch. Równie mocno jak duch Cezara, potrzebny im jest teraz duch Brutusa o widoki politycznej wolności republiki. Wspomnienie, choćby pozór republikańskich cnót. Sam cynizm w rządzeniu namiętnościami tłumu nie wystarczy. Nawet rzymska tłuszcza musiała pokiwać z uznaniem głową nad racjami, dla których Brutus zabił Cezara. Nie wolno tego faktu zlekceważyć. Trzeba postawić Brutusa w cesarskim panteonie nieopodal Boskiego Juliusza. Sakralizować jego czyny i cnoty, oddać im hołd. To właśnie tak kończy się Juliusz Cezar Williama Szekspira. Oddaniem honorów, uczczeniem zabójcy tyrana. Ci, którzy doprowadzili do jego śmierci, mówią teraz do jego zwłok, i ty, Brutusie, jesteś nam potrzebny. I ty będziesz z nami. Antoniusz to był najszlachetniejszy z nich Rzymianin. Reszta to mali ludzie, zawistnicy. Natomiast on naprawdę się przejmował dobrem ogółu i dla niego działał. Był nieposzlakowanej uczciwości i żył wzorowo. Wszystkie elementy jego natury były tak szlachetne, że człowiek ten doprawdy był człowiekiem. Oktawian, trzeba więc oddać mu wszelkie honory jakie należą się takim Rzymianom. Niech jego ciało spocznie na tę noc w moim namiocie, po czym odprawimy stosowny pogrzeb z wojskową oprawą. Bitwa skończona, a więc chodźmy śmiało uczcić zwycięstwo i cieszyć się chwałą.